Wakacje były bardzo pracowitym okresem pod względem ilości konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek podległych powiatowi działdowskiemu. Powołano 5, a o szczegółach mówi starosta Paweł Cieśliński. Zostało wybranych 5 nowych dyrektorów naszych placówek, a mianowicie dyrektor SP ZOS w Działdowie został nim pan Ireneusz Weryk, dyrektorem PCPR-u została pani Katarzyna Napiwocka, dotychczasowy zastępca, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Cheliński, dotychczasowy zastępca. Został również wybrany w zespole szkół na ulicy Grunwaldzkiej pan Nączna, nowego dyrektora tej placówki i były dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej pan Wojciech Lipka został ponownie dyrektorem tej placówki. Także dość pracowity okres 5 powołanych nowych dyrektorów, w części nowych starych dyrektorów, ale powołanych już na nową kadencję i na nowy okres funkcjonowania. Mamy nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało z nowymi dyrektorami. Z wyjątkiem Działdowskiego Szpitala i zespołu szkół przy ulicy Grunwaldzkiej konkursy odbyły się z powodu odejścia na emeryturę poprzednich dyrektorów.